Ja ubrany. I tylko teczkę wezmę do samochodu. No teczkę, ty non stop kurwa, tak samo kurwa śpisz. Ja to chociaż zajmuję, to wczoraj wyjeżdżaliśmy, to czyste te, po prostu idę, ciepła woda jest. A tu się zapisywałeś tam? Halo. Głos sumienia, ale to już jest nieważne. A. Już nadaje. Już masz taki poślizg. O. To ci to wyłączę. Nie możesz, niech będzie to. Okulary nałożę, będę czy to później, no to, wiesz. To ja ci to wydzielę, to okno czatu, jak coś. No to teraz już jesteś na żywo. Halo, no, halo, halo. Halo widzowie, cholera jasna. No to właśnie spódnica ciasna, a pod spódnicą majtki czerwone, a pod majtkami cipka pachnąca. Zaraz, skupio cię zbanują. Nie zbanują. Takie rzeczy można mówić. Dobra? Tak. Tylko to powiedz, można... kiedy masz live'a i przerwę. O, i po prostu chcę wam powiedzieć, że będzie o 16:17 będzie light. Ale ja. Kiedy? No dzisiaj. A nic się nie odzywa. Co, śpicie wy? Co wy robicie? Są w czacie. Pracują. Lecą. Ktoś dzwoni. No halo, siema. Siema z rana. No jestem. No jest. U majora. On był u ciebie parę razy. Halo. Pamiętam. Ale nic się nie odzywa. Nie płatno. Bo ja zmieniłem numer telefonu. To wieczorem będzie. Ale jest dobrze, ty jesteś na żywo, jeszcze sprawdzimy. Na chwilę. Siema, siema. Do czego to doszło? No, to nikt przyjedzie do mnie. A nie, ja za telefonami telefonicznymi nic nie robię. Niech przyjedzie i tak dalej. Ja nie będę, wiesz pan, jak chce on pomóc, niech przyjedzie z panem razem samochodem i wtedy porozmawiamy. Dobra? A wszystko po staremu. Muszę plackę zdjąć, bo placek na fotelu nie leży. Dobra. Do fotelni? Tak, potrzebujemy. Do fotelni bym ten ogarnął. No takie rzeczy trzeba właśnie nagrywać. Proszę pana, zadzwoń pana ten telefon, co dzwoni pan i on nie przekaże. Co? Sławek już chce pieniądze zabrać 3 złote. No. Dobra. Jak chcesz pan to przez Meksykana, dobra? No. Dobra, na razie. Masz. No ale halo, co tam? Masz, jest dobrze, to wszystko hula. Niech będzie to. Nie wyłączę tego. Ja tylko wydzielę okno. Mój. Do Yahimy, Japonia. Do mnie? No dawaj, kurczę, żeby nagrywać i wszystkie łazienkę, bo ja muszę jechać.
No już. Słyszysz? Tak, słyszę. To dawaj. O, tak masz. Dawaj. Masz tu piszę. A właśnie. Poczytam. Ale u kolorów nie mam. Ciemno. Ale to nic. To. Widzisz, rady to będziesz używał. Tak. Tak jak będę używać, tak będę powiedzieć. Co ty masz? Mam. Na biało mam. I masz ten. Rachunki gdzieś masz. Mam. Tu muszę. Tu zakład musimy zrobić. No. Nie było. Ale major muszę przejść. Major! Cała. Chodź na chwilę. Także. Major! Ale ty nie krzyż! Ja nie jestem twoją służącą. Nie to rozwaliłem. To jesteś służącą. No, nie. Nie to rozpalić. Co? Nie tu rozpaliłeś. A to? No sobie rozpalam. Proszę pani. Wrócić tą łazienkę nową. Ja też się zgadzam. Jo, kupił wszystko się taka. A co? O, najpierw łazienkę. Bo to tylko pani wiesz miał. Łazienkę. Przybiję. Zakład widzowie, przybiję. A ja, a gdzie byle ja się mył? Tutaj jest wiadro i portniska jest. Gdzie? A mnie w tej jest, tam jest duże. Ja tak? A jak nie, to będę... Co, w tej kuchni łyjesz? Ja w dupie mam te miskę. Nie wiem, czy ona się zmieści z ducha, ale... No nie wiem, jak pierdę, to kotek pójdzie. Kotek pójdzie do miski. Dobra. Dobra. Tak, zakład jest zasady proste. Wyjaśniamy widzą. Dwa dni. Dwa dni na remont, po dwóch dniach już ja przychodzę, jest gotowa. Oczywiście nagrywamy wszystko, żeby nie było ściemy. Kolejna zasada. Remont od godziny 8 do godziny 16. Pierwszego do 18. Dnia. Do 18 pierwszego dnia i od 8 do 18 drugiego dnia. Tak. Po godzinie 18 zakaz robi. Tak. Bo Marek będzie musiał się wykasztanić. To będzie przyświęcone, bo od 8 będziemy zaczynać. Za pięć ósma. I to będzie waliło. Nie, jak ósma wybije godzinę na zegarze, to już wchodzi do łazienki. To ja wchodzę i mi nie wchodzi twoje milczenie. Wtedy te dwie zasady już znalazą. Dwa dni. Wtedy ja mówię proszę wody o opuszczeniu łazienki, bo ja muszę robić schowankę i tak dalej. Komu schowankę? Łazienki, mój Boże, święty, to słów używasz. Jest to schowanka. Wiem, że to schowanka. Łazienkę! Skrobą będziesz ten? Dziurkę? Łazienkę w dziurce. A tam dziurki są? Chcesz spachlować? A później... Szanowni Państwo. Idziemy pokazać teraz. Ale chociaż nie wtykaj tego, nie wiadomo tego. Od czego mnie zaczynał? Proszę wyjaśnić, pokażę w jakim stanie teraz jest. Od czego zacznij? No właśnie jestem. Halo, halo, halo. Ale... Czytam też, dobre, ale szybko idzie, nie mogę przeczytać pewnych. Nie chcę mi się okularów. Musiałbym otworzyć. Tutaj ściszone. No właśnie.
No, dziękuję za... Nie, tutaj piszę. A tu... Meksykano! Meksykano! Spa Igas, pozdrawiam pana Wojciecha Majora Suchodolskiego. O, dziękuję. Chcę się do Waldi naprawić, może wysłać jakieś części 3 złote. No. Części? Chodzi mi używane do Audi, bo po prostu musiałbym zapłacić, a nie nazbierałem. Po prostu za jedną oponę nową 150 zł, a wcześniej nazbierałem 450 zł. To po prostu brakowałoby. A muszę jeszcze po prostu z tyłu po prostu jest koło bęben i po prostu samochód musi być podniesiony i po prostu koła zdjęte i przytoczone i po prostu bardzo dużo jest. Ale teraz tylko na chwilę. Doktor Wilczur, klinika aborcyjna szkolna 17, klinika aborcyjna szkolna 17, klinika aborcyjna szkolna 17, klinika aborcyjna szkolna 17, 3 złote. Ja dziękuję za 3 złote. O, dam. Dam dla Meksykana. Gocha, 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 Leo Wiśniewski, siema, suchy padający. Leniu patentowany. Krzysio wokół ciebie wszystko robi. Nic on robi. Gotuje. No właśnie, chciałem powiedzieć, za ciebie podaje, będzie robił tylko lezysz z łazienkę, a ja chcę cię zamówić, że ja na stop kuchnię robiłem wszystko, żeby za 20 zł mam przez cały dzień posprzątać, ogarnąć kuchnię. Bo w grudniu przyjedzie po prostu widz wspaniały, który do mnie dzwonił i po prostu chce się po prostu... Mordechaj Blumstein, Wojtku, nasz wspaniały mój, ajwaj, szalom. Czy powiesz mi w końcu swoją tajemnicę o twoich żydowskich korzeniach? Suchodolscy pochodzą od Suchodolskich, z Tel Awiwu. Teraz chcemy twój cały majątek 3 złote. Co, już piszą? Nie, wszystko. A ja właśnie chciałem... Siemano, siemano. Przekazać tobie na kolację. Na kolację? Konserwę? Tak. A ja może jem na kolację rybną. A nie zjesz tej? No czekano, chcę tobie wręczyć. A powiedzieliście. Dla mamy przekazał, ale nie. To, to, patrz, co się dzieje. Tylko, o, proszę, proszę bardzo, Krzysztof przekazuje dla mamy. Proszę bardzo, tutaj. Maja przekazuje dla mnie, proszę bardzo. A podzieli się z mamą. No oczywiście. Powiedz, no major. Major, powie, że to jest major, no. Ona nie. Jeszcze zwariuje. Krzysztof. Ona bardzo, zawsze ją widzę, jak wcześniej do ciebie przychodziła, tak. Zawsze była, normalnie rozmawiała. Powariowaliście wy? Co? Powariowali. Czemu? Kto tak rozdajecie się na lewo i prawo? Babo, live! Ja? Nie. Ja mamy twoją... 13 zł. Wiesz, no i... wiesz, czego damy? No mamy to? Alo, Meksykano. Bo mamy
jako starszą kobietę. Słodki, potężne satanistko, dzień dobry. Major, dobrze cię jako starszą kobietę. No, nie może podrywam i tak dalej, tylko jako starszą kobietę. I to masz przekazać, że ode mnie. Naturalny kropka logarytm naturalny. A co to lewarek, powiedzmy? To lewarek naturalny, a nie naturalny. No dziękuję ogółem, że po prostu oglądacie mnie. Tak samo nagrywałem film i podziękowałem. Pozdrawiam wspaniałych ludzi ogółem 3 złote. O, dziękuję za 3 złote. Za wspaniałych ludzi. O, ja jak nagrywałem, to napisałem. Pozdrawiam wspaniałych widzów, którzy mnie oglądają i podnoszą czy do dołu paluchy, czy do góry. Ogółem mnie to nie interesuje. Chcecie mnie oglądać, to oglądacie ogółem, jak to się mówi. O, lepiej. Chyba będę musiał niedługo do fryzjera iść. I tak to jest właśnie. A ty co piszesz? No. Gość się pytam. Co? Gość się pytam, bo wysłałem mu coś i nie doszło. A mi doszło? Nie doszło, takie jebana poczta nasza, kurwa kochana. Proszę nie przyklinać. Do mnie, kurwa, do ciebie przysyłają. Ale dlaczego? Bo kurwa powiedział, że nie będzie chodzić do ciebie. Tylko to miał, które paczki będą szli. A to nie było czego, z jakiej to przyczyny? Z takiej przyczyny, że masz daleko dom, raz, tylko nie przerywaj, raz, a z drugiej strony nie będą podjeżdżać od strony zodiaku i nie będą krzyczeć. Musisz albo dzwonek założyć, powiedział kurier. No. Albo co? A dzwonek zaraz wyrwał. Telefon jest, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, telefony nie znają twojego. Aha, i kurier nie przyjmuje telefonu. Jak? Nie przyjmuję telefonu. Jak do mnie przysyłają paczki, niektórzy. Przepraszam bardzo, nie. To jest kurier wody, ten co przyłożył do mnie, powiedział, że tak. Ja nie mam. Włącz, bo znikło, bo ja nacisnąłem te. Bo wody, okulary nałożę. Ty niepotrzebnie okulary nosisz. A ty potrzebnie nosisz? Nie ten. Ja bardzo potrzebnie. Ty ją? Ja mu bardzo potrzebnie. Właśnie. Teraz mogę czytać. A no. Jestem alfabetą, przepraszam bardzo. Nie wiem, jakie to litery są. No, także to no, szybko. No, kurwa. No dobrze, niech przychodzi. Do. O, dobry. Dla mnie, jak kurier, coś przysyła ważnego. Wszystkie wiadomości. Na paczce. O, ale dużo ich. Dzwoni do mnie. Ja tak szybko u mnie ucieka. Dobry. A jak to widzisz, że... Nie ma Barbara, pozdrawiam Barbara. Ale przepraszam bardzo. Jak do własnych rąk pisze, to kurier nie da dla mnie. Jan? Nie da. Nie da. To jest osoba do... Nie da, dlatego że jak piszę do własnych rąk, nie da. Jak szybko patrz, jak leci, no. Mówię. Tu nie zdąży czytać. Że nie da. Troska? Wiem, że nie. A ja zapalę, mogę? Proszę pana. Nie, nie możesz, bo ty jesteś po tym, po rehabilitacji, to nie można palić sobie. Ale papierosy? Powiedzieli, że... Powiększają objętość płuc. Tak, i po prostu lepiej się później oddycha, lepiej się rozmawia i masz lepsze... I taka chrypka jest? A chrypka? To jest jesień, późna jesień i po prostu nie ma takiego czegoś. O, wczoraj widzieliście, pizza była wspaniała, a dobry samochód właśnie po prostu... Wodę jeden. No. Ile razy wódę stawiałeś na stół? Swoją! Ile razy? Nie moją, no. Ja z budką. Ile razy? Ani razu chyba nie przyszedłem. Ani ile razu wódę stawiałeś? A komu? Nie wiem, komu ty stawiasz wódę. A to kiedy? Nie stawiałem? No urodziny! Oraz majora Suchowskiego. Tak się napiłeś, że jak nie wiem co. Że w szpitalu się znalazłeś. No cholera. Ale chyba nie żałuję. Chciałeś mnie zatruć? Nie, chyba. Kto chciał mnie zatruć? Ty czy on? On! On! No. No, byś dobrany. Właśnie, to było kiedyś. Się zmienił obraz. Nasz. Obraz? No ja nie piję, ty nie palisz. Nie, ja palę, a nie piję. Ale nie wącham. O cholera! O cholera. 5 zł.
6 zł. O, bardzo dziękuję. Ale teraz słuchaj, teraz... Ale przepraszam bardzo, majorze, ale teraz ty krajowy prowadzisz, to źle robisz, bo powinien o 17 prowadzić. To a teraz będę prowadził. Więcej ludzi. Jakiś czas. A będzie o 17. Mogę wyłączyć, wszystko będzie ustawione. Najgorzej było, te będzie, dobre konserwy tak. Są smaczne, ale najgorzej nie ma czym otwierać. Nożem trzeba. Nie, nie trzeba. Jak z tyłu jest. No, a! Cię znasz. Ty cholera. To jest dobre. A ty zwarmi. Ty zwarmi. A ja, ja nie widziałem, bo... Wy siekierę otwierali, cholera jasno. Ha? A kargol czym? A młotkiem. A jak nie młotkiem, to brał siekierę i wo... uwalił i później te koszule, nie koszule, całe ręczniki i wszystko kładł na płot, a i rwał, o cholera, a jego baba powiedziała, ja pierdzielę, ja nowe koszule kupiła, a ty porwał. No i weźcie to z takimi, wytrzymajcie. To właśnie takie coś jest. Jest. Pokazujemy normalnie po prostu jak ludzie nas widzą, normalnie rozmawiają, no. A to o, jest fikcja. Galaretką. To jest fikcja. A galaretkę wyjmiesz. A jak ty nagrywasz, przepraszam bardzo, jak nagrywasz pewne, przybierasz się jakieś to, tak. Udajesz, że major jakiś ty. A tak. To też fikcja. Oczywiście, że to jest fikcja. No, oglądają ludzie. Major to jest major, a Meksykan jest jeden. O właśnie. O. A Krzysio? Jeden. Nie ma, bo Meksykan jest jeden. 28 nie, Krzysio jeden. No, tak więc... szybko. Ale Krzysiek jeden. A może to na pięciu? Pięciu. Dziesięciu. A może być i dziesięciu. O, to ty by nie wytrzymał 10 Meksykanów. Chłopak z Mokotowa, major, pozdrowienia z Mokotowa. Obyś dalej był sobą, bo jesteś zajebisty. Twoje filmiki są najlepsze. Zrób coś z tym Kononem Brudasem pierdolonym, bo powiedział, że zamknie cię w Choroszczy i zabierze Audi 3 złote. No ja na pewno tego nie zrobię. Ogółem pozdrawiam serdecznych ludzi, wspaniałych, którzy mnie poznali tam i widzieli i pozdrawiam cały Mokotów. Jesteście ogółem zajebistymi ludźmi. Mechanik samochodowy, major, nikt ci tego zoma nie będzie. Szanowny państwo, starym knurem, kiedy w końcu wyrzucisz z twojego domu tego pasożyta Kononowicza, który ci ostatnio twój bigo zboży 3 złote. Szanowny państwo, nie mówcie, że ja pasożyt, raz, a drugi, że ja zabiorę od majora Audi. A. Samochód. Pojedziemy na ten, na pizzę teraz. A, bo na samochód jest majora i tak dalej. I, a jeden. I nie gadajcie, że ja zabiorę od majora samochód i jakieś trzy rzeczy. Wolałby pan mieć stulejkę, czy umieć latać z 303 zł. I powiem tak. A dzięki. I powiem tak, że nie gadajcie bzdur, jak mało który. Panie się zużyło. Nie gadajcie bzdur, jak mało który. Bo wy tylko umiecie szarpać dla mnie nerwów, opinii i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak będziecie szarpać nerwy, to ja skieruję pismo do YouTube, ażeby był kanał zamknięty. O i pozdrawiam też Pawła. Nie dla majora, tylko dla was kanał będzie zamknięty. Że nie będziecie mieć prawo wejść na kanał nawet, majora. O, dzięki. I powiem tak. Dzięki za 3 złote. Skończyć nawet takie ha, 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 ha. Cześć mam. Ale ciężko tu czytać. Tak, właśnie. Ale to, kurde, tak szybko idzie, to też ciężko masz do czytania. No mam, zaraz luknę. No naprawdę, kurwa, lecie chuj. I mało literki. Mały komputer. No, może tamten. A, cię widać trochę. Major Gay Pedro najebany. No oczywiście, że najebany. Jak skurwysyn jestem najebany. Kurwa, gdzie ty się napiłeś, jak ty przyszedłeś? Jezus Mary, ja nie wiem, ty. Z Krzyśkiem w łazience. Tak? A on polewał. Ty... Nie? A co ty polewał? No. Co ty polewał? Mocz. Dobrze, nie, dynks. A może i dynks? Właśnie dynks, takie, dynks, niebieskie. Takie jaja, no. Niebieskie było. No. No, a to ja już wiem, to ja muszę zapić. No o, właśnie. Muszę zapić. No. Ty masz swoje, ja mam swoje. Mogę się spytać, nie, czy będzie miał ochotę
kiedyś ze mną lejta tutaj zrobił. No już myślałem, że spać. Bolszewicy. Kurde, a to ja gej jestem? Bo ty mówisz ochotę? W świeciu pierdolone 3 złote. O, 41 złotych. Możemy zrobić, może w niedzielę zrobimy. Pojedziemy najpierw do tych. No. Szwagrów? No. Wrócimy. I może zrobimy live'a. Może będzie tak. Kto wie? No u mnie. No. Ach, i podzielimy się. Nie bac, Lalusia. Ale Krzysiu na prezydenta mają wyjebane ćpumy. Widziałem no. Się wczoraj w lesie, jak wąchałeś nitro śmieci. Wypierdalaj z tej drewnianej chodki. Pozdrawiam Krzysztofa i Meksyca, major Tolaś 3 złoto. Będę musiał więcej. Bo teraz ostatnio w tamtym miesiącu nie płaciłem, bo lajtów nie robiłem. O. Nie życzono dłonie. A mogę? Nie. O cholera. 5 złotych cholera. Siedź tam cicho w kącie, a nie pierdolisz głupoty. Pozdrowienia major z Mokotowa 5 złotych. A Mokotów. Super. O, jesteście ogółem. Tak. Dobra, idę patrzeć w terek. Mam a weź przynieś mi jakąś szklankę, to polejesz mi, bo ja z gwinta nie piję. Dobrze. Bo ja z gwinta to... Z gwinta? Wiesz, kto... No. Kurestwo. Oho, oho, a ja piję z gwinta, ale swoje. Właśnie, ale ja ci powiem, ty masz usta, ja mam usta, po prostu ja nie będę całował. No tak, butelki. Ode mnie coś nie działa, to wpisałem kod 3 razy. Po 3 złote, 3 złote. A dziękuję za 3 złote. Właśnie, no bo dziękuję. Jak nie ten, to ten się przystał do piwa. Jak nie ten, to ten się przystał do piwa. No, nie możesz mi prezentować. Suchodolski cwelu, masz tyle wspólnego z Mokotowem, co konon z czystymi majtkami. Nie wkurwiaj nas, bo przyjedziemy i tak ci alfabetu nauczymy, że ci się rozpuszczalnikiem z komunii odbije. 3 złote. To chodź! Ja zadzwonię w pewne miejsce i cię wyłapiemy. Ja mam duży bagażnik, wpierdlimy cię w bagażnik do lasu, łopatę, będziesz kopał dziurę sobie. O, właśnie. Dobrze, dajesz majku. Twój stary pijany to jest nagranie, jak cię Meksyki knur zapinają. Dobrze, dajesz major. Jak nie pokażesz zaraz siurka na live, to pokażę film z tego. 3 złote. Powariowali. Ja daję. Tak. Uhu, masz dobrego zaganiacza. Nie? Tak szybko pijesz 4 złote. Ładnie idzie, tak? Lubię oglądać mnie. Ale masz dobrego major tego. Pozdrowienia dla mojego ulubionego youtubera. Dziękuję. Jarosława Andrzejewskiego. No, dziękuję, cię pozdrawiam. O, jaki śmiech. Team Mexicano, nasz kochany Mexicano. Oglądany codziennie rano. Fajny, mądry i wesoły z nim bębenem wchodzi w spór. 3 złote. Ale czego na mnie na live i na wszystkich montanie bęben? Oni mówią tak, to ja powtarzam. Co? Oni mówią tak, to ja powtarzam. Nie, ty mówisz. Ja większość używam Krzysiek, ale czasami bęben, czasami tak. Jarosław, a było utrudnienie. Ale to nie wiesz. Nie, ja nie chcę, żeby cię powtarzał. To będę się starał, to ja powtarzam ich słowa. A to nie powtarzam. Nie powtarzaj, ja nie chcę tego słowa. Jak będzie w zgodzie, nie będę powtarzał. Tak. I jeszcze powiedz, on nie będę. Nie będę. Za to, że pomogłeś mi, było ustawione, tylko zmieniłeś. Cholera jasna. Na majora mówią cwel, bo w więzieniu w Tarnowie gruchali dupę, bo kurwa siedział za majtek. Grzyba czerwonego i wyliś językiem. Natalia z Lublina, czemu tak kurwa Kononowicz jajcaty grozi, no, widzą, że Meksyka rozpija, chociaż Meksikano mówił, że gruba z ojcem i bratem. Ja rozbiłem? A no, dzwoniłem. A teraz lajta robię. A mi... Tu zaraz będziemy wychodzić, się pójdę. Co, rozmawialiśmy, co? Pamiętasz? Zaraz będziemy wychodzić, to ja będzie... pójdę do domu. Oni no, nie ja wiedzą, z kim ja rozmawiam. Czarka patrzeć tam? Dobra, z tatą? Bo mam jakieś?
Jak będą potrzebować, to już lusterko będzie darmowe. No, to nie mogę gościa. Założyć i będzie darmowe. Druga sprawa. Może pojechać na środek, zobaczyć pasek. Zaczepiłem. Z nimi się zadawać, tam do samochodu. Tak, tacy sami frajerzy, klucza do samochodu. Tak, patrz, że debest. Po prostu. Nie debest, ale jak to się mówi. Szmer. Jeśli masz taką możliwość. A pas powinno, wiesz, bo to są do pory te i letnie opory. I blokuje i trzyma. Stoi dla ja nie defiuje pani, wiesz. Będzie chciał no, ja to was przez cały wasz wspaniały niedobry pas, tak? Co? Ludzi, którzy mnie widzieli, którzy ze mną rozmawiali. Teraz i rączki muszę poszukać. Po prostu pozdrawiam was. W środku? Co? W środku. Chrucha się z Rudym Sławkiem i mówi, że taka, on nie dobra. Zaślepki, bo nie będę tu ruchać. O, dobra, o, będę. Zaślepki na daszki takie jest. No hej. Przykręcać i żeby daszki się trzymały przez ponadcie. No ja wiem. To porobić muszę. Wiesz, jak to będzie sprawne wszystko, to wiesz, będzie na debest. Mhm. Jak szybko, 60 minut. Major ćpum, major ćpum, major ćpum, major to jebana kurwa na ćpanie. Wczoraj z wywiłkami rozmawiam. Tego czegoś nie ma już w życiu moim, cholera. O, piwo piję, o taki sam, mogę pokazać? Właśnie podzielił się ze mną. Bardzo uprzejma osoba, cholera. A i mówiłem w opiece, że z takimi właśnie jak Meksykano, ja powinien po prostu się... Jeżeli kurwa, jebany chuju, jednać! Pospolita kurwa, wiedźma! Jednać! Ja chciałem, żeby jednął! Boże, nie wczoraj! Gdzie na mnie jest? Nie, kamery, do nich! Ale do tych prosto tutaj. Kilka lat i nie wymał nigdy baby ogółem. I wiesz, uderzyłem się w butelko. Za 3 zł. No. A później... Jak wyłączę, bo to musiał wyłączyć te i jak z powrotem to włączyć? O, długa bajka. O. Bardzo dobrze, Jarek. Kolinowicz to bęben, kurwa, i dobrze mówiłeś, że ruchał swoją matkę razem z ojcem i bratem. Nie, takiego czegoś nie było. Weźcie się, proszę, od Krzyśka odpierdolić, już. Masz problem? Jarek mówi Kononowicz, to bęben dobrze. No proszę tutaj, witaj, gościu. Masz ty odkrzykony. Dole. To jak włącz naciśniesz, to powinno się to pojawić. A jak to naciśniesz, to zniknie. Rozumie? Wycisnę w dynamo to do Nej, do Meksicana, poczytaj temu alfabecie Strusiowi, Lalusiowi, czat, bo tam niewyraźnie napisałem... Słuchajcie, będziemy chyba w niedzielę robić live'a, bo ja teraz nie mam czasu. ...bo jest na jego posesji, takie jest prawo 3 złote. Prawo? Samochód. Mój? Kupili? Był na twojej posesji. Ale co? Że majora samochód na twojej posesji. No jak to? Jak ja mam... Faktura jest... Że kupiłem, remont zrobiłem za 700 zł. Jest panie u mojej księgowej. Pan wyrzuci tego cwela, który Wojtek, major. Przecież ten śmieć... Przecież ten już o tym samochodzie pierdolnić. One pierdolniczyły, ty pierdolniczysz za nimi. Już mnie... Dobra, to się pozbędziesz. Ja sobie działam. To mój samochód. A czyj? Oni już specjalnie to robią. A nie specjalnie. No, przepraszam bardzo, proszę się nie odzywać. Ja chciałem pozdrowić, będzie oglądała na pewno Ewa Lipka. Knurze, i... ciebie Meksikana i kurwa Strusia będę ruchał w dupę. Ruchał w dupę, ruchał w dupę. Trzy cztele siedzą razem. Wszystkie na szef. Knur, byłem z tobą. Tak, wszystkie na szef. Dobrego zgania trzeba. Panie, chyba ma dobrego zgania. Takiego musi, tak. Pętlo. Ty, on chyba byk? Może byk? Nie, to... Witek Ośkowicz. Albo ogier. Szanowny no. Panie Konowiczu, bo takiego ma to kurwa ogier. W sprawie no, sprawia w poznańskim technikum. Po pańskim telefonie jak nic się nie zmieniło. Jest Magda to mamy ostatni bez karabinku. Proszę pozdrowić te 19 trzy tak szybko idzie. 83 lat. No i jeszcze dzisiaj po południu zrobisz? To na moim kanale. A ja teraz pójdę do ciarka poszukam. I bardzo dziękuję dla YouTube. Mogę powiedzieć, że mam 83 tysięcy ponad przekroczyłem subskrypcji i po prostu dziękuję. Za takie kłamstwo pójdziesz do piekła i sam diabeł też nie ciebie tuszyć będzie w kotle. Nie, ostatnio jak szedłem. Warsztatek zobaczę. Tu
Jest kaplica u nas, zawsze jak idę na piechotę, po prostu chodzę, klęczę, modlę się, świętą wodę, ogółem żegnam się i po prostu dziękuję dla Jezusa Chrystusa i Boga, że po prostu tak wyszło, jak wyszło, że znalazłem się ogółem w nieodpowiednim miejscu, w choroszy tym. O, tam ja widziałem, kurde. Gorzej jak piekło. Panie Krzysztofie, ten śmieć panu powinien płacić czynsz. O, darmo za, mieszka, on się nic nie za światło to ponad 1000 zł zapłacił. O, jeszcze czynsz ja powinien to płacić. O, jeszcze czynsz. Ajajaj. Przecież ja muszę płacić panu czynsz. Igo, z którego na pana 3 dla mamy. Złote. Ty dla was tu. Nie, a dla mamy. Za 3 złote. Tu, ja tu przychodzę. A. To tu musisz płacić. Dla majora. Nie, Boże Meksykano. Tu ile bierzesz od nas za czynsz? Małgorzatę z Żagania, tą komunistyczną wiedźmę 3 złote. Nie kojarzę tej komunistycznej wiedźmy, Małgorzaty, ale trzymajcie się. O tak, o, stuknij się w głowę, cholera jasna. A jaka komunistyczna wiedźma? Nie się pytasz? Żebym nie znał. Do zlewu wylej te resztki. No jeszcze trochę podnagrywam i wyłączę, pójdę się umyć. Ciepła woda jest. Major prawdę mówi, płać bębę nie za Audi. Major, musisz jechać, która walni go kubkiem. Nie, na pewno tego nie będzie. Musisz jechać, proszę bardzo. A to TV Major prawdę. To specjalnie robią. Nie słuchaj tych wariatów. Major prawdę mówi, niech bęben płaci za to, że jeździ Audi 3 złote. To chodź, ty poszukasz tego? Dobra, trzymajcie się, ja majorowi tam ustawiłem co mogłem, jak sobie poradzi. Po południu to będzie live, a my może z majorem się odpalimy w niedzielę. Ale nie obiecujemy. Dobra, siema. Nie, nie będę się żegnał. Mogę się żegnać. Ja myłem ręce. Ale przepraszam bardzo, jak ja żegnam się, to jak ktoś umiera, to mogę się pożegnać. A ty nie zdążysz wtedy się pożegnać, bo jak ktoś już umiera, to umrę. Nie, ale sypnę garstek piasku. I pożegnam się, powiem o... Ziemi, piasku tu u ciebie nie ma. Znajdę. Znajdziesz piasek? I pożegnam się, powiem, trzymaj się, cholera jasna, może kiedy ja... No, ale ręki nie podasz wtedy. A jak będzie trumna otwarta, jak będę wiedział, że gdzie jesteś kanale, że się dom pogrzebowym, otwarte są. Co za rękę będziesz ciągnął martwego człowieka? Dla pana. Oj, Meksikano, to wstawaj, jest... cholera! To ty zasłap? Narkoman, co zasłapłeś? A to dobrze wyglądałeś. Co taki siny? Tak. Ty masz setkę. Setkę wart. I bez dmuchna będę cię ogrzewał. I przeprowadzę jakoś tą dupę i będzie ci kamień. Policzki. I od razu wolę. O kurde. Dzięki. Ale ty ogółem jesteś ogółem super gość. Ożyłeś. Ja panowie, pozdrawiam serdecznie byłem. Z całego serca, z całej duszy o, was. Widzisz, dobry człowiek. Dziękujemy za trójeczkę. No właśnie. Trzymajcie się, okay. Niech major tutaj działa. Dobra. Major, to jakoś się spikniemy. Dzwonimy się. No to masz numer. O tej kurtce. O tej dupę. No co kup? A ty nie baba. Nie? A ja muszę być babą? A to ty gej? Dobra. Kurwa. Gej? Idę jeszcze do mnie. Jej okej, tak? Radzymiński alkoholik majorze, Lelusiu, Siep i Meksykanko. Pozdrawiam serdecznie. Big Boy ekipa 3 złote. Konowicz jest ostatni chuj Polski. Niech nawet nie startuje na prezydenta. Bo go wyprzedzę. Jan Rodo Oszęgoł Kononowicz to ostatni chuj Polski, a ja będę startował na prezydenta tutego. Na dzień dzisiejszy, jak to się mówi przeciętnie, jesteś kurwa konfident tutem. Belzebubie jebany, tfu na ciebie tutego. 3 złote. Proszę. Krzysztofa nie obrażać. No właśnie byłem w obligacji, siku zrobiłem. A później właśnie wieczorem to
inaczej się przybiorę, koszulę, marynarkę i po prostu będę tak wyglądał. A tak wyglądam, bo musiałem pismo rozpalać, pokazywałem. O, teraz zapnę sobie okno, bo musiałem to po nocy. Wywietrzyć, bo nie ma takiego czegoś jak Krzysztof pierdzi, to nie wiadomo jak to śmierdzi. No, o, bardzo dziękuję. No jeszcze trochę i pójdę się umyć, się przybiorę. Muszę pojechać na po prostu na pocztę, list odebrać. I tak to jest. O, i chciałem powiedzieć, że właśnie widziałem, no, ogólnie fajnie wygląda ta Ewa Lipka. A, chciałem powiedzieć, że po prostu Krzysztof to ostał. Panie Krzyśku, super ten plan jest, żeby majora ubezwolnić. Audi, kamery, a nawet uszczelka będą tylko pana. Niestety dostęp do jego konta będzie pan miał dopiero za jakieś pół roku, bo sąd musi uwierzyć, że to z dobrej woli to ubezwłasnowolnienie. 3 złote. Nie, ja mam swój kanał, podatki płacę dla państwa, ubezpieczyłem się sam i jest tak, a nie inaczej, i po prostu mam swoją księgową, mam jeszcze dwie faktury, jeszcze muszę odebrać jedną po prostu tutaj w Zodiaku. Suchodolski, łapkami tak się nauczyłeś machać w więzieniu, gdy księdza ubierałeś, a pod sutanną parówą mu machałeś. Swelili cię pod celą, aż dupsko ci furczało, a zęby powypadały. 3 złote. Tak, tamtych, w 90-tych latach, przepraszam bardzo, było te z aluminium. Kubek był, talerz na drugie danie i na zupę też było, z aluminium i łyżki aluminiowe. Zupę, frajerze, przecweluję cię w ryj. Czekam. Andrzej Pochylski, hej ludzie, wpiszcie na stronie Pornhub Wojciech Suchodolski i znajdziecie filmik, jak major wali kołnika. Majorek jest pedałem i wrzuca do sieci filmy, jak wali kołnika. Major jest pedałem i wali kołnika. 3 złote. Takiego czegoś nie ma. A właśnie Krzysztof idzie Meksykana poszedł, bo tam pojedzie do Augustowa. No. Major, przyjadę jutro do was. I co mi zrobicie? Przyjadę do ciebie i wyrucham knura w zupę. Pasuje ci? A ty byś się to patrzył i walił konia. Aha. Dobrze, będę walił konia, jak będzie znowu knura. Wyjebać z was skier, wyjebać z was skier, wyjebać z was skier, wyjebać z was skier, 3 złote. A dzięki za 3 złote. O, zaraz może trochę wolniej. A to małe literami, to ciężko czytać. Bo tam ty, jak... Major, przyjadę jutro do was. I co mi zrobicie? Przyjadę do ciebie i wyrucham knura w zupę. Pasuje ci? A ty byś się to patrzył i walił konia, ha! No dobrze. Czarne wyjeba z was skier, wyjeba. I spuszczę się na was. Wyjeba z was skier, wyjeba z was skier, wyjeba z was skier, 3 złote. No zobacz, która godzina jest. A 10:01. To jeszcze gdzieś będę z godzinę, a później po prostu musiał się... Bo ciepła woda jest, bo spaliłem w piecu, widzieliście, pokazywałem wam i po prostu przybiorę się, o, elegancko, a może w skórę się ubiorę i czapkę nałożę i te, całe wszystko i po prostu, o, Adidasa dresa nałożę, o, a buty. Witam, panie Kononowiczu, proszę o nagranie filmiku Soraya we sprawie poznańskim technikum. Po pańskim telefonie nic się nie zmieniło, jest pan naszą ostatnią deską ratunku. Proszę o filmik interwencję w Soraya de Pan. Pomocy panowie, pomóżcie, dla nas bagamy. Sprawa technikum w Poznaniu. Proszę o nagranie filmiku. Bagamy 3 złote. No, pozdrawiam cały Poznań.
Całą Polskę pozdrawiam. O, właśnie. Też pokażę, właśnie. Jebak biedak, jebak żadna mu nie daje. Pozdrawiam właśnie całą Jagiellonię. Oni to właśnie piją, zawodnicy piją, to jest super. Jebak żadna mu nie daje, jebak biedak, jebak żadna mu nie da 3 złote. Wioletka cholera czeka na mnie może. I tak to właśnie jest. A właśnie w grudniu przyjedzie. Cezar Siemanko, major, pozdrów w akuratnych ludzi z Zadąbrowskiego osiedla. Wesoła to jest potęga, trzymaj się ramy, to się nie posramy, 153 złote. A dziękuję. No dziękuję, cholera jasna. Tak to jest właśnie. Ale ogółem wszystkich zajebistych gości, którzy mnie oglądają, tyle, to po prostu ich serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam major. Ogółem, jak to się mówi. A właśnie też pozdrawiam. A ogółem. Dobrze jest. Na tym świecie dobrze jest. Dobrze jest, dobrze jest na tym świecie. Być trzeba być sobą, trzeba być sobą, cholera jasna. Chociaż podzielił się, dał mi po prostu Meksykano, bezalkoholowe piwo. No, ale ogółem wam powiem, że te bezalkoholowe piwo smak ma trochę po prostu nie alkoholu, tylko smak piwa. Tak mogę wam właśnie powiedzieć. Tak to jest właśnie. A. No poszedł lusterka szukać. Może będzie podjechać. Tutaj wiesz, ja wiem gdzie. Tak to właśnie jest na tym świecie. Tak to jest właśnie na tym świecie. A widzieliście. A jestem teraz sam, spokój, cisza, po prostu sami widzicie, jak ja nagrywam po prostu sam. A siedzi po tamtej stronie ogółem Krzysztof i po prostu pewne rzeczy mu się nie zgadzają, czy jakieś nie wiadomo co, to po prostu on wymyśla nie wiadomo jakiej rzeczy. To się okaże, jak to będzie. Zadzwoni właśnie. No włączyłem. Właśnie, poprawię trochę. O. Jeszcze trochę za mocno. O, sam raz, o, i major. O, major trzyma gitarę. Tu za granicę pocztówka. A tu Jezus Chrystus na krzyżu pilnuje mnie.
Bardzo dziękuję. Tak to właśnie jest na tym świecie. Jak ktoś mówi na każdego. Za to, że Major i Gruba sprowadzali sobie nasze dziewczyny na chatę do siebie, to my chłopaki z Barszczańskiego wpierdolimy domek i kurwa obrócimy petardami. Chłopaki z Barszczańskie osiedle Barszczanskie Major Cwelu na Barszczanskie. Tutaj nikt nie przychodził, żadnej dziewczyny. Po szkolną nasze kobiety sprowadzasz, masz za to przyjebane Audi spalimy, a te Cwelu wpierdol dostaniesz, jak wyjdziesz z domu 3 złote. O, ja codziennie wychodzę prawie z domu. I tak niedługo będę kończył już. Zapraszam was na 17. Ja dużo osób znam na Barszczańskiej. I zawsze z nimi normalnie, kulturalnie rozmawiam. I nie ma takiego czegoś, żeby po prostu iść, coś złego powiedzieć. Trzeba być sobą. A nie byle kim. No zaraz. O, jeszcze papierosa zapala. No palę. Mele zapalę. A cukierka nie chciał. Tak to jest właśnie. A co zrobisz? Nic nie zrobisz. No teraz trochę wolniej piszę. O, Micho pozdrawia Majora. A dzięki za pozdrowienia. Rafał Legionowicz. Dzięki dobrego Meksykana. Ola, o, uciekło. Nie mogę przeczytać. Baskutas Major Probowales, kiedy z polskiego prądu albo mieszanki talerz i krajówka, pytam, bo ty starym cpunem jesteś z doświadczeniem 3 złote. Proszę od nas się odczepić. My to dla was nagrywamy. Pokazujemy, jak to się jest ogółem, się dzieje u nas. Ja nie przeklinam. O, jest krzyżyk, Jezu Chrystus. Ja przeklinam? On pilnuje mnie. Tak samo jest pocztówka z drugiej strony. O, moje zdjęcie z Olsztyna właśnie. Ten taki człowiek właśnie namalował. Tam po tej stronie jest Krzysztof. No i jeszcze trochę będzie. To chyba będę musiał poszukać, bo wchodziłem na to, że po prostu mogę sobie co znalazłeś? Nie mam, ale ja będzie. Pojadę tu na środek jeszcze. Wyjadę dzisiaj. Ja będę zaraz kończył. Czemu wpuszczasz knura do Audi? Zaraz się zasadza na fotel jak w nachy przy bramce, jak od Polski wraca. Miejsce knura jest w chlebie na starej zardzewiałej benzynie. Czy rżnąłeś już jakąś w Audi 3 złote? Ja skończę, zaraz pójdę, szybko się umyję. Się przebiorę. Bo trzeba będzie zajechać jeszcze na pocztę. Mówiłeś, że nie będziesz lajtów robił, bo to żebrania, a teraz robisz lajta. Masz te 3 złote, wryj ci nimi rzucam. Tfu, nie masz honoru i ty niby był człowiekiem w więzieniu. Ty ja 2 miesiące nie robiłem żadnego lajta, a za wszystko trzeba płacić. Przepraszam bardzo, za wszystko trzeba płacić.
czwartek jeszcze co? Czwartek. Mam pół spalę. Mało palę tak ogólnie. O, ktoś dzwoni zaraz, zobaczę. Kto? No dzień dobry, proszę pana. No, lajka robię. Na remont samochodu napisane jest. A już mam 130 pana złotych. Ale już będę miał dwie opony, jeszcze dwie będzie trzeba kupić. A jak nie to się... A nie, jak nie pojedziemy, ja zamówię tutaj na szrocie, jest te, oni zadzwonią i nowe. A po prostu nowe pójdą naprzód, a z tyłu będą dobre, to po prostu te gorsze na tył. No, bo a widziałeś, jak kurę kopa ma? Z piskiem. Nie, 140 mówiłeś. 140, no, to się no, ogółem był Meksykano i po prostu ustawił trochę, bo miałem też ustawione i pokazał co i jak i po prostu pojechał. A może w niedzielę, jak pojedziemy może do szwagrów, to ogółem szwagrów pozdrawiam i po prostu może coś będzie, pogadamy sami. O cholera! Dobra. Maria Sikora, major, umów się ze mną jutro. Dobra, pozdrawiam siebie, dobrej pracy. Swoje nogi to coś w niej zrobiło, no, 5 złotych. Major Cipa spytale mokosinus. Zapłaciłem i nie odpowiedziałem, skurwo zajebana. Zeby zdechł meneju pierdolonej lalusiu, co konon rucha w dupę dla niego. Major Lalus, pizda. Dwa pedały się w Audi, tuszą w dupale 3 złote. Proszę się odczepić od nas. Tak, trochę niżej, bardziej będzie widać. O, właśnie. Tak to jest właśnie. Jest godzina... Bartłomiej major, pozdrów Bożego Damiana Szumskiego. Damiana, pozdrawiam. A 10:15. O, patrz ile czasu. No, 150 zł prawie już. Widzisz, jak to jest? Ludzie chcą oglądać mnie. A ja raz na jakiś czas robię lajta. Tyle czasu nie robiłem lajta. No, będę powoli kończył i czekajcie na wieczór ogółem, jak to się mówi. I dobrej pracy też wam życzę. To jest moja praca. Podatki płacę, to jest praca moja. Twój niknął, dzień dobry Magda N. Pozdrawiam cię, Magda. Dobrego dnia ogółem. Major, pozdrow Magdę, proszę. Major, Magda, jesteś najlepszy, pozdrawiam. Tak to właśnie jest 3 złote. O, dziękuję. No, jesteś na pewno super kobietą. I pozdrawiam ciebie serdecznie. I tak to jest, a nie inaczej. No. Tak jak mówiłem, to będę zaraz... Za minutę będę kończył. I czekajcie na 17. Majorcipa, cała wasza działalność polega na tym, że jesteście zwikami do obrażania za pieniądze. Sorry, ale tak jest 3 złote. Ale ja to słucham tyle czasu ogółem, jak to się mówi, i po prostu takiego czegoś, ja już się przyzwyczaiłem się, że obrażasz mnie, wysyłasz pieniądze, a jak wysyłasz pieniądze, to dziękuję ci, że wysyłasz i po prostu tak jest, a nie inaczej. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć,
i czekajcie na po prostu na lepsze jutro. No będę zbierał właśnie, tak jak powiedziałem, na remont, bo muszę pewne rzeczy jeszcze dokupić. A będzie w następnym roku, w lutym i w marcu, będę musiał ubezpieczenie, wszystko poopłacać. To duże pieniądze będą kosztować mi. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. I po prostu dobrego dnia. O, dobrego obiadu wam życzę. I sami widzieliście, wczoraj była wspaniała pizza. I nie ma takiego czegoś, żeby po prostu kogoś obrażać. Bo trzeba być sobą. Trzeba być normalnym człowiekiem. Jajko Kononowicz, komunistyczny chuj i konfident ogółem. A majora rodzina ubecka 3 złote. A, na pewno taka rodzina moja nie była. I dobra, będę kończył. No dziękuję za oglądalność. O, hej.